Szczęść Boże, coś wam powiem. Musimy zmierzyć się dzisiaj z logiką Królestwa Bożego i zobaczyć, czym jest oczekiwanie, a także dowiedzieć się, po co nam płacz, o którym słyszeliśmy w pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii. Oczekiwanie to nic innego jak trwanie w gotowości. Na przykład dyżur strażaków czy obsady karetki pogotowia to oczekiwanie na wezwanie. Normalnie zajmują się swoimi sprawami, odpoczywają, ale gdy jest alarm, to są w stanie natychmiast wyruszyć do akcji. Człowiek wierzący także oczekuje. Słyszymy o tym w innych miejscach Ewangelii, że dzień pański przyjdzie jak złodziej, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy ów dzień nastąpi. Ale musimy być gotowi. Co to oznacza, że mamy być gotowi? Nie mniej, nie więcej jak to, że zawsze musimy być przy Panu, czyli nieustannie musimy się nawracać. Bowiem są sytuacje, które mogą nas uśpić. Czasem dzieje się coś, co nas wybija z właściwej drogi. Najtrudniejsze wydarzenia, jak niespodziewana choroba czy śmierć bliskiej osoby, powoduje nasze zatrzymanie się. Pogrążamy się wtedy w smutku. Takie przesłanie znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Smutek wasz zamieni się w radość. Gdy przyglądamy się otaczającej nas rzeczywistości, widzimy, że po nocy nastaje dzień, po bólu przychodzi ulga, po nieporozumieniu przebaczenie i pojednanie. Jezus dał nam największy znak Królestwa Niebieskiego. Po Jego śmierci przyszło zmartwychwstanie. Nie chcemy nocy, nie chcemy bólu, nie chcemy nieporozumień. Patrząc tylko po ludzku, widzimy w nich niepotrzebny dyskomfort, ból, niepotrzebne cierpienie. Jeśli jednak one nie przyjdą, nie przyjdzie też uzdrowienie. Świat kieruje nas ku temu, żeby zapewnić sobie komfort, zdrowie, długie życie, wygodę, skupić się na nich, żeby było tylko dobrze. Doznawanie smutku, płacz i zawodzenie to taka ludzka rzecz. Żaden wstyd uronić łzy, bo przecież jak boli, to człowiek szuka sposobu, aby wyrazić doświadczenie cierpienia. Chrześcijanin jest człowiekiem odwagi. Podejmuje rzeczywistość, która przychodzi. Płacze z płaczącymi i raduje się z tymi, którzy radość noszą sobie. My doznajemy smutku, bo wiemy, że brakuje nam pełni Chrystusowej. Tęsknimy za zjednoczeniem z Panem. Wyczekujemy nieba. Tu nie chodzi o jakiś duchowy masochizm polegający na wybieraniu cierpienia. Nie chodzi o to, by je przyjmować, gdy nie możemy mu zapobiec, uniknąć go. Mamy je przyjmować wierząc, że Bóg jest z nami w tych doświadczeniach. I że ostatecznie On wyprowadzi z nich dla nas dobro. Tak jak z największego dramatu. W niesprawiedliwej śmierci swego Syna wyprowadził dla nas zdrój zbawienia. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Oby nie zabrakło nam silnej wiary, nadziei, miłości, by nawet w najboleśniejszych sytuacjach życia umieć powierzyć się Bogu i w Nim szukać naszego uzdrowienia i podniesienia.